To jest zwykły Minecraft, nic ciekawego, a to jest Minecraft z wygranymi shaderami oraz datapakami upiększającymi świat. Zostały tu dodane specjalne struktury, takie jak na przykład miasta. Jesteś ciekawy, jak będzie wyglądała rozgrywka na tych datapakach? Zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu spytałem się was na karcie społeczności, jaką chcielibyście serię na kanale. Wspólnie zadecydowaliście, że hardcore na customowym świecie. No i to jest nasz świat, tak on wygląda. Jest on, no co tu dużo gadać, jest on piękny po prostu. Jeszcze dodatkowo by tą grafikę jeszcze bardziej podkreślić, to piękno tego świata, dodałem shaderki i zmniejszyłem render distance. To też dlatego, że mój komputer by nie wyrobił. Zaczynamy. Na początku bym skopał sobie drewienko, klasycznie, oj, ale mi zacina. Das powinno być lepiej, ale takie ścinki nieprzyjemne co jakiś czas. Może to się naprawi, mam nadzieję. Cel na ten odcinek to jest to, żeby przeżyć, bo jesteśmy na hardkorze. Oczywiście chyba nie muszę dodawać, że jeśli chcielibyście, żebym kontynuował tą serię, to zostawcie łapki w górę. Po zebraniu klasycznych kamiennych narzędzi udałem się w podróż, by znaleźć jakieś specjalne struktury, takie jak na przykład miasta. Poszukałbym teraz jakichś struktur, bo tu naprawdę mogą być piękne struktury. O, i o tym mówiłem, ale to jest chyba normalna wioska. A oto jedyne cenne rzeczy, jakie udało mi się znaleźć w wiosce. O! No całkiem przyjemny traf. I tak zakończył się dzień pierwszy. No dobra, mamy owce, słuchajcie. Można je w sumie zlikwidować. Znalazłem w końcu jakieś shadery, na których mogę odpalić nagrywanie. Mam nadzieję, że nie będzie ten odcinek jedną wielką ścinką. Jeśli ktoś by chciał zagrać sobie na jakiejś z tych paczek, to dam wam linka w opisie. Patrzcie, w ogóle jakiś śmieszny błąd, świecą się moby. Ale czego oczekiwać po shaderach, które na tosterze muszą chodzić. Jako iż dalsze podróże nic nie wnosiły, stwierdziłem, że czas wejść do cave'a. Dobra, wiecie co? Myślę, że można zejść tutaj, żeby zdobyć w końcu jakieś żelazne wyposażenie. Bo już trochę jestem na tym świecie i wciąż nic nie mam. Czekajcie, czy tu jest spawner? To jest spawner. Mamy płytę, trochę redstone'a i siodełko, dobra. Będę mógł osiodłać konia. A w drugiej... Okej, drugiego siodła nie będę potrzebować raczej. Więcej kości, proch. Zaraz będzie mnie stać chyba... Czekajcie, ja kupię miedź? Ale to, że kopałem miedź zamiast żelaza, stało się moim najmniejszym problemem. Bo wkrótce stało się to. Oj, nie, mały zombie, mały zombie. Dwa małe zombie. Gdzie mam jakieś jedzenie? Dajcie jedzenie, dajcie jedzenie. Dobra, żyje. O nie, szkielet. Nie, 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 nie. Słuchajcie, było blisko. Zginąłbym prawie. I czy to też jest miedź? Tak, to jest miedź. Czemu? To jest tylko miedź. Nie wiem, czy tam iść, szczerze powiedziawszy. Na razie wolę nie ryzykować. Więc chyba wykopię się w górę i bardziej będę poszukał jeszcze jakichś struktur może. Bo byłem o włos od zginięcia.
Dobra, mamy to. Okej. To idziemy w dalszą podróż. O, dobra, wioseczka. Mam nadzieję, że to nie ta sama wioska, w której byłem przed chwilą. I to, co znajdowało się w tej skrzynce, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Diament! Nie no, to tylko diament, żartuję. Mamy to i dużo żelaza. No i poza tym jakże ekscytującym znaleziskiem, nic ciekawego nie było w tej wiosce. Taka ciekawostka, widzieliście, że złota zbroja dla konia jest lepsza niż żelazna? Tak kiedyś mi ktoś powiedział. I chyba mnie nie okłamał. Dobra, ty będziesz tym wybrankiem. Że tak robiło chyba, co nie? No, stary. Przez kolejne 5 minut próbowałem osiodłać konia. Nie musicie mi pisać w komentarzu, że jestem głupi. Doszedłem do tego po 5 minutach, ale jednak. Może nie mogę nic mieć w ręce. O! No i w końcu się udało. Slazyren, ty to mądry jesteś. Hej, mordeczko, na moim serwerze Discord startuje dzisiaj nowy sezon. Level każdego użytkownika został zresetowany, więc możesz zacząć wygrywać w tabeli. A ten, kto będzie wygrywał za tydzień, dostanie nagrodę w postaci 20 zł PaySafe Card. Zapraszam, link w opisie. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu Discord, a przypnę ci serduszko. Jest, udało się. Coś wolny ten koń. Mi się trafił. Idę go wymienić chyba. Ten dosłownie jest wolniejszy ode mnie. No i ten to jest szybki. Takiego konia to ja mogę mieć. A później okazało się, że nie ma terenu, więc musiałem rozebrać mojego konika i... Jakże smutny i wzruszony tą sytuacją, odpłynąć sam łódką. Więc wybacz, koniu, już będziesz musiał tu sam sobie radzić, bez stada. Co najgorsze, że nie widzę, co jest pod wodą przez te shadery. To jest nowa struktura chyba. Nie, to są... Co to jest? To są ruiny? Jakieś dziwne. Nie mogę otworzyć skrzynki. A, no to nieźle. Czekajcie, szybko. Ale laga miałem. Dobra, tak naprawdę tylko węgiel tam był. Więc można płynąć. To są chyba ruiny kolejne. Tak. Dobra, skrzyneczka. Oj, coś mnie bije, ale fishing rod. Oj, niebezpiecznie, trident. Czekajcie, bo to może być całkiem niezły item. Niebezpiecznie się tu zrobiło. No, dobra, ryzykuję. Też nie wiem, czy to dobre, ale... Lack of the Sea 1 tylko? I kiedyś pamiętam, że dużo łowiłem. Oj, uciekam stąd, Oj. Niedobrze. Czemu on ma takiego aima? Nie. Nie strzelaj. Jak blisko było. Dobra, mam wszystko. Chyba. Nic cennego na pewno nie straciłem. Dobra, mamy nową strukturę z tego datapaku. O, dobra, mamy tu kolegę. Z tej łódce nic nie będzie chyba ciekawego raczej. Ale zobaczę, no z tego co kojarzę, no tylko ryby surowe. Ale w sumie to oswajania kotów się przydadzą, więc sobie wezmę. I nici. Dobra. I jeszcze tutaj do kajuty z drugim kolegą. Tutaj też tylko surowe ryby. To wezmę. Jeszcze druga beczka, no właśnie. O! Unbreaking 1. Będzie można połączyć te wędki w kowadle. I dużo żelaza całkiem. To też się przyda. Ale lagi. Zakończyłem ten odcinek w tym miejscu. Z takim wyposażeniem. Myślę, że już mogę się czuć
bezpiecznie w miarę. Do zobaczenia za tydzień w czwartek, bo odcinki co tydzień w czwartek o godzinie 18. Możemy kontynuować tą serię. Załóżmy, dajemy sobie próg 10 łapek. 10 łapek i pojawi się za tydzień kolejny odcinek z tej serii. No albo za 2 tygodnie czy coś. Co? Na razie.